Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, przygotujmy się jak każdego wieczoru do spotkania ze Słowem. Niech ono już teraz wypełni nasz umysł i serce, zanim położymy się spać. I w dni powszednie, i w dni tak świąteczne, jak jutrzejszy dzień niepodległości, za który Bogu dziękujemy w naszej Ojczyźnie. I w każdy dzień, najbardziej szary, zwyczajny, chcemy iść drogą, po której nas prowadzi światło Bożego Słowa. Niech ono i teraz rozświetli nasze serca. Niech nas wypełni swoją miłością, mądrością, odwagą, mocą, abyśmy wolni wewnętrznie mogli podążać tylko drogą Jezusa, cokolwiek się dzieje, byśmy byli zawsze wierni Jego Słowu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, przyjdź. Wypełnij nasze serca Twoją miłością. Miłością do Ojca. Miłością do Syna, który jest najdroższym słowem, jedynym słowem Ojca. Niech wcieli się w nasze życie. Niech nas prowadzi. Niech nas poucza i niech sprawi, byśmy w pokorze to pouczenie przyjmowali i podążali drogami, którymi Ty chcesz nas prowadzić. Przyjdź, Duchu Święty, wypełnij nasz umysł zdolnością słuchania, poznania, przyjmowania słowa w sercu. Amen. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 17, wersety od 1 do 6. Jezus rzekł znowu do swoich uczniów: niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go. Jeśli żałuje, przebacz mu. Jeśli by 7 razy na dzień zawinił przeciw tobie i 7 razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, przebacz mu. Apostołowie prosili Pana: przymnóż nam wiary. Pan rzekł: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Najpierw zatrzymała mnie wiadomość Łukasza, że Jezus znowu mówi do uczniów. Jak bardzo jestem Ci wdzięczny, Jezu, że znowu mówisz do mnie. Znowu mówisz do nas. Znowu posyłasz nam Twoje słowo. Mówisz: uważaj na siebie. Twoje słowo pozwala mi strzec serca mego, myśli moich. Uczy mnie uwagi, bym uważnie kroczył drogami Twoimi. Codziennie potrzebuję Twojego słowa. Bez niego nie wyobrażam sobie życia. Bez Twojego słowa nie jestem w stanie uczynić dobrze jednego kroku. Tak jak bez pomocy Ducha Świętego, który tchnie w Słowie,
nie potrafię powiedzieć: Panem jest Jezus. To słowo jest pełne mocy. Twoje słowo jest żyjące i skuteczne. Ma moc przekonywania. Ma moc sprawczą. Idę więc za Twoim słowem, które dzisiaj jest także słowem upomnienia. Tak, potrzebuję tak, żebyś mnie znowu upominał. Jest także słowem przestrogi. Potrzebuję, byś mnie przestrzegał. Jest słowem zachęty i wsparcia. Tak bardzo potrzebuję Twojego słowa, by mnie zachęcało, by mnie wspierał. I jest słowem obietnicy, która jest zawsze pełna nadziei. Nie tylko pełna nadziei, ale Ty, kiedy coś obiecujesz, sprawiasz to, co obiecujesz. Najpierw to słowo przestrogi, upomnienia. Mówisz o zgorszeniach. Słowo skandalon, które my tłumaczymy jako zgorszenie, albo skandalidzo, gorsze. Bierze się od słowa, które jest obrazem jakiejś kłody. Kłody na drodze, a nawet jakieś pułapki. Idziesz spokojnie. Nawet nie myślisz o tym, co cię za chwilę może spotkać. Idziesz tak beztrosko przez życie. I nagle pułapka. Nagle kłoda. Przewracasz się. Albo jesteś w mackach pułapki. Jezus mówi: tak będzie zawsze. Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia. Będą kłody. Czasami ktoś mówi: mam ciągle kłody pod nogami. Jezus zwraca uwagę na tych, którzy zakładają pułapki. Na tych, którzy te kłody kładą pod nogi. Muszę bardzo uważać na to, by moje słowo, moje zachowania, moje postawy nie stały się dla kogoś kłodą, pułapką. Bym nie był powodem upadku innych. I kiedy myślę o sobie, o moim powołaniu, księdza, pasterza, który ma prowadzić innych drogami bezpiecznymi, jak Ty, dobry pasterzu, także przez ciemną dolinę. I mogę powiedzieć, że zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Każdy, kto jest prowadzony przeze mnie, ma prawo czuć się tak bezpieczny. Nie dopuść, bym kiedykolwiek stał się kłodą, skorszeniem, pułapką albo fałszywym przewodnikiem, który nie prowadzi Twoimi drogami, ale drogami fałszywymi, ślepymi uliczkami. I to dotyczy, drodzy, każdego z nas. Pomódlmy się dzisiaj o to. Mamo, tato, pomódl się o to, byś nie był kłodą, pułapką dla swoich dzieci. By Twoje dzieci nie przewracały się, nie upadały, nie słabły, nie rozczarowywały się z powodu Twoich zachowań, słów, postaw. Dziecko ma prawo czuć się bezpieczne przy Tobie, jak owca ma się prawo czuć bezpieczna przy mnie, pasterzu, żono, mężu. Trzeba się modlić, byśmy nigdy dla siebie nawzajem, byście wy w waszym małżeństwie nie byli dla siebie przeszkodą. Czasami jedno słowo może być jak kłoda, ogromna kłoda, przez którą drugi się od razu przewraca. Nawet spojrzenie, albo ciche dni,
albo różne inne zachowania, postawy, które sprawiają zgorszenie innych. Jezus przestrzega przed zgorszeniami i tutaj pojawia się ważny szczegół. Bierze w obronę zwłaszcza maluczkich, małych. Mały opatrzony jest przez Łukasza słowem mikros. Od razu w mojej pamięci wyświetliło się to same słowo u Mateusza w 18 rozdziale, kiedy Jezus mówi, że aniołowie tych małych, najmniejszych, wpatrzeni są ciągle w oblicze Ojca. To znaczy nieustannie gotowi, aby spełnić Jego polecenia, bo widzą, jak oczy Ojca całe są skupione na tym małym, najmniejszym. Kim jest ten najmniejszy, który najbardziej narażony jest na moje kłody, skorszenia? Ten najmniejszy to ten najbardziej kruchy w wierze. Ten, którego być może wiara już jest tak chłodna, słaba, jakby zawieszona na cienkiej nici. Mały, maleńki to także ten bezbronny. Bezbronny wobec mojego, Twojego słowa, mojego, Twojego zachowania. Byśmy nigdy tej ich bezsilności, bezbronności, ich słabości nie wykorzystywali ku temu, by dominować nad nimi własnym słowem, władzą, posiadaną siłą, zapleczem. Byśmy szanowali małość, kruchość, która potrzebuje miłości. Słowo skandalizo można by tłumaczyć stać się powodem upadku drugiego, zwłaszcza tego najmniejszego. Zauważcie, jak Jezus z bólem mówi o tej sytuacji. Jakby dramatyzuje tę sytuację, mówi, lepiej byłoby, gdyby ten gorszyciel, by temu gorszycielowi kamień młyński zawieszono u szyi i wrzucono w morze, nie żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Jezus dokładnie określa, o jakich skorszenie chodzi. Takie, które prowadzi drugiego do grzechu. Czym jest grzech? Hamartia. Hamartia, grzech, to chybić, minąć się z Bogiem. To znaczy, mogę stać się powodem tego, że drugi odejdzie od Boga, że drugi będzie się z Nim mijał, że patrząc na moje życie nie będzie potrafił wierzyć w Jego miłość. I ten obraz gorszyciela z kamieniem u szyi na głębinach nie jest jakimś bezlitosnym rozprawieniem się z gorszycielem. On także potrzebuje zbawienia. Jezus umiera za wszystkich. Ale Jezus tym obrazem uświadamia głębie zgorszenia, głębiny grzechu, dramat, jaki grzech powoduje. Prośmy z pokorą, byśmy nigdy nie byli zgorszeniem dla innych. Byśmy nigdy nie byli powodem odejścia od Boga, od Kościoła, dla tych, którzy mają prawo oczekiwać w nas przewodników, wsparcia, prowadzenia. Módlmy się o to z pokorą. A potem Jezus daje słowo zachęty, mocne słowo zachęty. Dotyczy czegoś trudnego. Wszyscy, bez wyjątku, doświadczyliśmy jakiejś krzywdy, jakiejś urazy,
zranienia. Czasami ktoś zrobił to nawet nieumyślnie wobec nas. Niedojrzały, nierozważny w słowach, a czasami umyślnie. I to jeszcze bardziej boli. A najbardziej bolą nas rany zadane przez najbliższych. Przez tych, których kochamy, od których spodziewaliśmy się miłości, a nas głęboko zranili. A Jezus mówi, jeśli brat twój zawini, upomnij go. To upomnienie w kontekście Ewangelii Łukasza i każdej Ewangelii, ale Łukasza, który z Ewangelią miłosierdzia, rozumiemy jako akt miłosierdzia. Nie chodzi o takie upominanie, które jest oddawaniem, które jest rewanżem, ale takie, które pociągnie. A więc trzeba, pomimo tej rany, którą ktoś mi zadał, mieć w sobie tyle miłości, by jeszcze zadbać o to, aby uratować tego człowieka. Uczynił zło, ewidentne, skrzywdził. Trzeba go postawić przed lustrem prawdy. Powiedzieć mu, jaka jest prawda, co się wydarzyło, co on uczynił. Ale przed lustrem prawdy trzeba stawiać drugiego zawsze w postawie miłości, którą noszę w sercu. Bo wypowiadanie prawdy, stawianie kogoś przed prawdą, bez miłości, może zabić. Prawda bez miłości podana może zmiażdżyć, zabić. A tu chodzi o to, skoro Jezus mówi o upominaniu, by go pozyskać. I co więcej, jeśli żałuje, przebacz mu. My wiemy, jak trudno nawet Jonaszowi, prorokowi było przyjąć ten żal Niniwitów, okrutnych mieszkańców Niniwy, którzy krzywdzili jego naród. I kiedy widzi, że oni żałują, a Bóg mu przebacza, był pełen złości i pretensji wobec Boga. Jak ty możesz przebaczyć ludziom, którzy tyle zła uczynili? Znowu trzeba ogromnej łaski, byśmy wobec naszych krzywdzicieli żyli w postawie przebaczenia. Dlatego, że przebaczenie, którego potrzebuje sprawca, gest przebaczenia potrzebny jest także ofierze. Jest jasne rozróżnienie. Ktoś w tej krzywdzie jest ofiarą, a ktoś sprawcą. Ale jeśli ofiara, ten, który został skrzywdzony, będzie nosił w sercu nieprzebaczenie, to nieprzebaczenie będzie go niszczyło. Kiedy Kain zabił Abla, Bóg pyta Kaina, Kainie, gdzie jest twój brat Abel? Bierdiajew, jeden z ortodoksyjnych teologów, odwrócił także to pytanie. I odwrócił je właśnie, kiedy przeżywał wielką krzywdę od tych, którzy go wyrzucili z jego narodu za głoszenie prawdy. Eksmitowali. Nosił w sobie wiele bólu, poczucia krzywdy. Kochał swój kraj, naród. I zrozumiał, że Bóg wtedy także zadaje pytanie Ablowi. Ablu, gdzie jest twój brat Kain? To znaczy, ty także potrzebujesz przebaczyć. Bo jeśli nie przebaczysz Kainowi, to nieprzebaczenie zamieni się w zgryzotę, w rozżalenie, w złość, gniew, niepokój. Takie życie jest piekłem. Bardzo potrzebujemy przebaczyć, aby miłość Ducha Świętego rozlała się w naszych sercach
i ona się rozlewa, byśmy mogli przebaczyć. Jeśli tego wieczoru jest ktoś w twoim sercu, komu jeszcze nie przebaczyłeś, albo kogo nie chcesz dopuścić do jego serca, bo cię tak mocno skrzywdził, proś o łaskę przebaczenia. Jeśli byś 7 razy na dzień zawinił, na dzień zawinił przeciw tobie i 7 razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: nawracam się, tam jest słowo metanoeo, zmieniam myślenie, przebacz mu. Bo przecież ten, który mówi te słowa, nie tylko 7 razy, 77 razy codziennie mi przebacza. Nie liczy moich win, ale gdybym ja zaczął liczyć te moje krzywdy, które wyrządzam, świadomie czy nieświadomie, może byłoby ich 77. Ale jedno jest pewne. Ilekroć przychodzę do Niego, zawsze mi przebacza. Czyni akt żalu, On mi przebacza. Czyni akt żalu na początku Eucharystii, On mi przebacza. Idę do spowiedzi świętej, On mi przebacza. Mówię do Niego w psalmach: przebacz mi, zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. On mi przebacza. Chcę, abym tym przebaczeniem, którego sam doświadczam, potrafił podzielić się także z innymi. I wreszcie obietnica. Jezus na prośbę: przymnóż nam wiary. Ta wiara jest nam potrzebna także wobec tego, który zawsze przebacza. Wiara, że ja także, napełniony Jego mocą, mogę przebaczać. Wiara, że On mnie uchroni od zgorszeń, że On będzie zawsze przy mnie. Jezus daje mi obietnicę, że gdyby moja wiara była jak ziarnko gorczycy, a ziarnko gorczycy w kulturze agrarnej Palestyny to ziarenko mniejsze od maku, pyłek. Jezus mówi: może ty jesteś ten mikros, ten mały, maleńki, z maleńką wiarą, ale ziarenko gorczycy ma to do siebie, że potrafi wydać nieprawdopodobny owoc. Z takiego ziarenka, pyłku, potrafi wyrósć krzew, który właściwie jest drzewem, do kilku metrów wysokim. On zasiał w nas ziarno wiary. I chodzi o to, abyśmy nie wątpili, abyśmy mieli pewność wewnętrzną, że ta wiara jest w nas. I że możemy, mówiąc językiem Jezusa, przesadzać w morze morwę razem z korzeniami. Tu mamy obraz czegoś, co po ludzku jest nieprawdopodobne. Ale wiara jest właśnie taką łaską, pełną mocy, siły. Kochani, wiara jest darem, który pomaga nam przetrwać każdy dzień w chwilach najciemniejszych, przechodząc z doliną ciemną, kiedy wszystko wydaje się walić, kiedy nic mi w życiu nie wychodzi, kiedy mam poczucie, że znalazłem się w pułapce gorszycieli, kiedy sam doświadczam krzywdy od wielu, kiedy cierpię, kiedy wydaje mi się, że nikogo nie ma obok mnie. Wiara mi mówi: On jest. On jest ze mną. Nigdy mnie nie zostawi. On cudownie przemieni moje życie. Wyprowadzi mnie z grobu, z tej doliny pełnej cierpienia. Trzeba głębokiej wiary. Poznałem ludzi o bardzo silnej wierze. Budują mnie swoją wiarą. Pamiętam osobę w podeszłym wieku, która w rozmowie ze mną, taka zamyślona, mówiła: ja nie wiem, jak można
i że to jest możliwe. Żyć bez wiary. Przeżyła wiele ta osoba. I za każdym razem to wiara cudownie ją przenosiła, zakorzeniała na nowo w życiu. Kochani, strzeżmy w sobie skarbu wiary. Zwłaszcza teraz. Strzeżmy, my księża. Mamy zrobić wszystko, aby strzec wiary w tych, którzy przychodzą do nas, którzy nas słuchają. Mamo, tato, strzeżcie wiary w waszych dzieciach. Strzeżcie wiary w dzieciach. By ta wiara nigdy nie zaginęła w domu, w szkole, na uniwersytecie. Strzeżmy wiary. Nośmy ją w sercu mocno, zakorzenioną. Starajmy się żyć w rytmie słowa, bo to ono, słowo Jezusa, sieje w nas silną wiarę i pomaga nam przeżywać dzień razem z Nim. Wnet znowu będę o tym mówił w sesji, którą co roku prowadzę w Centrum Formacji, tutaj w Krakowie. Jak żyć Słowem Bożym na co dzień? Jak żyć Słowem, by moja wiara wzrastała? By nie zaginęła pośród tej codzienności dzisiaj pełnej tumultu. Wiara jest jak ziarno Słowa Bożego zasianego w naszym życiu. Byśmy się na to ziarno otworzyli, jak ziemia pokorna je przyjmuje. Niech wydaje w nas owoc. Dzisiaj świat bardzo potrzebuje wiary w jedynego Boga. Jak zawsze potrzebował. Dzisiaj wołamy do Niego z wiarą, by nas ocalił. Nasze rodziny, nasze wspólnoty, nasze społeczności, naszą ojczyznę. Prośmy o tę wiarę. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z wami, z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Dobrej nocy, pięknego świętowania.